Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Babrosty. Dzisiaj razem ze mną gra pani Jadwiga. Dzień dobry. Pani Osa. Dzień dobry. I pan Maciek. Witam, witam. Lecimy sobie z sianokosa, znaczy nie z sianokosem, z sianokiszonką. W sumie tak naprawdę zaczęliśmy już sianokiszonkę robić, ale... dobra, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, lecimy sobie. Lecimy sobie z sianokiszonką. W sumie już zaczęliśmy tą sianokiszonkę robić, a jak widzicie jest koniec wiosny. W międzyczasie był też live, dosyć dużo się tam działo na tym live'ie. Kupiliśmy sobie bodajże dwie nowe beczki. Dwa meprozety, tak? Dwa meprozety. I sprzedaliśmy forsheeta. Co tam jeszcze jest z nowych rzeczy kupionych? Przyczepa do zwierząt? Przewożenia? Tak, tak. Taka na 9 świń, bo ze świniami to później... Zresztą kto był na live, to wie, jakie tam problemy są ze świniami. Teraz mamy inny problem. Wiesz co, Maciek? Tak. Będziemy musieli nawozić wapno na tych łąkach. Czaję, czaję. Tak więc musisz jechać do sklepu, najpierw chyba kupić te wapno. Z tego co pamiętam, kiedyś było dawkowanie 4 tony, ale teraz już jak zostało to zmienione, to chyba... Nie wiem, jakie tam masz minimalne dawkowanie na tym rozrzutniku? 20 metrów na hektar. Znaczy 12 metrów. Ale się wodowałem, bo... Dobra, czekaj, sorry. 12, nie? No to kurczę, tak. No to już było fajnie kiedyś, że sobie zrobiliśmy. No ale teraz będziemy musieli 12. No dobra, to 12 będzie. Teoretycznie z tego co pamiętam, bo sprawdzałem, to było wcześniej robiliśmy 4 tony na hektar wapna i dostawaliśmy dotacji 200 do tony. No dobra, to w sumie nawet lepiej, że będzie większe dawkowanie, większą dotację sobie zbierzemy, a tam chyba wapno jest mniej, chyba mniej kosztuje od tony niż 200, tak więc zarabialiśmy z tego co pamiętam. Dobra, tak więc sobie kupuj całą tą i leć tutaj, gdzie my teraz zbieramy. Tam już jest jedna łąka wykoszona, bo tam wykosiliśmy. Najpierw się trochę ten zcykałem, że złą łąkę koszymy, ale dobrze, dobrą łąkę kosimy, tak więc wróciliśmy i ten. I kończymy odcinek jednak, znaczy zaczynamy koszenie na tych łąkach, na których, no, które powinniśmy kosić. Chodzi o to, że trawa jest jeszcze... Jak gdyby nie jest gotowa do tego, bo nie ma jeszcze 100%, jest 67%. Natomiast na tych łąkach, na których dzisiaj robimy sianokiszonkę, jeszcze do końca wiosny mamy zamiar tutaj posiać kukurydzę, dlatego musimy to już... A nie ma szans, dobra, leć pani Ośca, wybierz tylko 10, tak 10 sobie zrobimy. 10, o ty, od razu zacząłem ci sypać. To jest elegancko. A więc lecimy sobie powolutku. Jedziesz? Dawaj. Tak więc tutaj sobie... To trawa nie ma jeszcze odpowiedniej wysokości, no ale i tak musimy ją skosić. Ponieważ no terminy, jeżeli chodzi o kukurydzę, nas gonią. Do końca wiosny można siać kukurydzę. Temperatura jest w tym momencie wysoka, ale szczerze mówiąc już... środkową wiosną zasialiśmy kukurydzę na 3 polach też i ona do dzisiaj jeszcze nie wzeszła, ponieważ na początku, w środkowej części wiosny temperatura była niższa niż 7 stopni, tak więc nie było nie wzeszła jeszcze nam ta kukurydza. Dopiero następna szansa, żeby wzeszła, to jest następne przejście, czyli gdzie między dniem, z tego co mi się wydaje, 9 a 10 będzie taka sytuacja, że następne ruchy na polach będą, ponieważ tutaj wzrosty są w określone tylko i wyłącznie dni, czyli w tak zwane przejścia. Między przejściami nie ma szans, żeby tutaj coś urosło nam na polach, tak więc jeżeli nie wzrosło wam, na przykład nam nie wzrosło między dniem, czekaj, o kurczę, ale co, bo mi kierownik odbiło, ale się wystraszyłem, jak się wystraszyłem. Babcia Jadzia, jak ja się wystraszyłem, kierownica odbiła w tej sieczkarni. Dobra, tak więc jeżeli nie wzrosło nam między 3 a 4, czekaj, dobrze mówię? Czekaj. 3, 4, nie, między
szóstym a siódmym, jeżeli nam nie, czekaj, piątym aż... Aj, się coś popieprzyło mi. Czekaj. No dobra, nieważne. Między drugim przejściem na wiosnę nie wzrosło nam, tak więc teraz musimy aż czekać. Ta kukurydza nie wzrośnie, dopiero zacznie rosnąć z końcem wiosny. Tak po prostu sezon działa, no i niestety tak to jest. Mimo tego, że teraz temperatura jest odpowiednia, to i tak dopiero na przejściu musi być, będzie wzrastało, no i musimy poczekać. A więc trochę pod znakiem zapytania jest to, czy będziemy mogli w odpowiednim momencie zebrać kukurydzę na ziarko. To jest duży problem, ponieważ tej kukurydzy dla świń potrzebujemy dużo. W tym momencie przy takim pogłowiu potrzebujemy rocznie 100 ton kukurydzy dla świń. Już zaczęliśmy je sprzedawać, świnie też bardzo mocno przyrastają. Jak tam było, panie Osa, w jednego dnia? Ile tych macior miało się prosić? 10 chyba? No 10, no to jednego dnia, czyli 1/3, 1/9 sezonu, no wyobraźcie sobie. Tutaj wychodzi tak, że jeden dzień w grze to jest jak gdyby 10 dni w realnej w realny czas, tak więc tak to widzicie, czyli co 10 dni mamy tutaj 90 prosiaków wychodzi, czyli praktycznie dzień w dzień. Może być taka sytuacja, że dzień w dzień będzie nam tutaj przybywało 90 prosiąt. Tak lekko licząc, nie? Tak więc musieliśmy to ogarnąć i przystopować. Tak więc zaczęliśmy... Tam na był live i na live tam były ciekawe propozycje dotyczące, jak sobie z tym poradzić. No i tak rzeczywiście będzie, że zostawimy stałe, podstawowe stado. Natomiast wszystkie później prosięta będziemy sprzedawali, czy tam warchlaki. I tylko do chyba maksymalnie 8 miesiąca, czyli przed 8 miesiącem musimy te sprzedawać prosięta. Ty, babcia, ty tam odjedź tym ciągnikiem, bo tam zaraz Maciek chyba przyjedzie z wapnem, gdzie wapnował. Maciek, tutaj będziesz wapnował te łąki, co my teraz tutaj zbieramy, nie? Okej. On już tu wyjechał. Już tu przyjechał? Już przyjechałem, już jestem. No, do Sławku przyjechał pewnie. A ten silos jest pusty, co nie? Tak, on jest pusty. A nie, już jest pusty, bo już raz chyba Osa się wysypał tam, nie? Tak. Kurczę, tutaj będzie trochę... Trochę te łąki są takie dziadowskie. Myśleliśmy, żeby te krzaki tutaj powycinać, dzięki temu połączyć łąki, ale... Kurczę, trochę klimatu braknie. Jednak te krzaki mi się podobają tutaj, wiesz, że to są te małe łąki, no to dobra, no niech będą. Natomiast ta łąka, co tutaj po prawej stronie jest, taka maława, to w przyszłości będzie połączona z tym polem, które jest za tą łąką, tak więc tam spokojnie. Na razie to słabo tak wygląda. No ale nie chcemy tutaj, wiecie, wszystkich tych drzew, zadrzewień śródpolnych wycinek, no bo to wtedy nie będzie aż tak fajnie, nie? Tutaj w tych łąki by stracą klimat. Oczywiście tutaj większość tych łąk będzie przerabiana, już jest przerabiona, bardzo duża część też już obsiana jest, nie jest aż tak fajnie. Dobra, tutaj panie Osa, jeszcze tylko ten kawałek sobie zrobimy i zaraz stąd spadamy, bo tak więc nie będzie tej sianokiszonki, jak będę zadowolony, jak będzie 100 ton, bo nie będzie jej dużo, ale tak naprawdę jeszcze mamy, chyba tej starej mamy 200 ton, aktualnie, no siana mamy dosyć dużo i siano będziemy robili w pierwszym miesiącu lata, czyli w czerwcu, tutaj wyjdzie tak, bo wtedy będzie 100%, tamte pola są, tamte łąki są zaorane, nawiezione na maksa, tak więc tam na pewno nieźle będzie. Natomiast siano kiszonkę zrobimy sobie tylko i wyłącznie z tego tutaj tych czterech małych kawałków, które i tak musimy teraz już zrobić, ponieważ on będzie tutaj orany, już widzicie tutaj Maciek już goni nas, żeby po prostu... Dobra, jedź tam Osa. Albo nie, tutaj, od tej strony, od strony drogi zaczniemy. No więc drugie pole też masz, Maciek. Tylko licz przyczepy samozbierające. Te przyczepy, bo tam trzeba później dotacje sobie dołożyć. Tam masz 12 chyba ton, tak? Na tym 10. 10? No to... Z tego co pamiętamy sobie dotacje, tam było chyba 200 euro do tony, to
To 2000 chyba do rozrzutnika będziesz miał. A ile tutaj było rozrzutnika na tą, na ten, tutaj, na ten kawałek tego wapna ci poszło? 4 tony. 4 tony na tym, aha, bo teraz dawkowanie 12, nie? Znaczy nie tak. Można w dół znieść. Znaczy to można chyba by było, ale musielibyśmy chyba sprzedać albo zresetować ten rozrzutnik. Więc nie będziemy już tam ryzykowali. No, kiedyś będziemy też pewnie mieli specjalny tylko rozsiewacz do tego. Chociaż no, ten rozrzutnik w sumie okej jest, nie? To, że czeka, wiecie, to... na drugą stronę. No, dobra. Bierzesz? To się dwunastka coś ma do roboty, nie? Dwunastka ostatnim czasy nie była używana, ale teraz z Maćkiem ten. Ja jeździłem McCormickiem, McCormick się fajnie spisuje, czekaj. Czekaj, bo cię tak szybko nie zbieram. A właśnie, dwunastka ma problem z ruszeniem. A już masz pełen. Ty, to może już odjedź, jak już masz ten, takiego muła. 75% mam, nie? Jeszcze 5% ci brakuje? 75% mam. A nie, to możesz spokojnie podjeżdżać. Babcia, wsiadaj na sieczkarnię, ja będę tu jeździł McCormickiem. No to już. Bo babcia, kurczę, zaraz nam przyśnie. Nie, to osa jedź, bo jak tu widzisz, że się masz męczyć, bo kormik ma napęd, to wiesz. Dopóki ty jechałeś po drodze, to jeszcze było elegancko. Babcia tu teraz pojeździ, bo ona zaraz, kurczę, będzie spała w kabinie. Pełko włączyła sobie... Nie! Ty, zobaczcie, widzieliście jak ten? Że te szyby można podnosić? Ale... Zobaczcie, jak w tym modelu jest zrobione. Przez rurę, normalnie. No dobra. Ale McCormick generalnie fajna maszyna. Zobaczcie, ile już godzin ma. 5 godzin. To znaczy się, że kupiliśmy i używamy. To jest najważniejsze, nie? Dobra, sobie polecę. Podejrzewam będzie, że... Pani osa, że ja tutaj, kurczę, ogarnę też jedną przyczepę samozbierającą i pojadę orać zaraz po Maćku. Tak więc siano kiszonka będzie akcja skończona. No ale tak jak mówiłem, my to nie robimy po to, żeby robić siano kiszonkę. Tylko po to, żeby zebrać tą trawę, bo i tak tu będziemy kukurydzę jechali, tak więc nie ma sensu. Tak miało być wcześniej zaplanowane, nie na tej łące, tylko na innej, no wyszło na tej łące. Nawet lepiej, bo tu trzeba orać. Tu będzie kukurydza i po tej kukurydzy zrobimy ten cyk, ten myk z tym. Z czym? Z tą rzodkwią oleistą. Że tutaj będzie rzodkiew oleista, mam nadzieję, na jesień zasiana. I już tego błędu nie popełnimy. Tam tam jedna osoba w komentarzach napisała, jak to mamy zrobić. Najprawdopodobniej tak to właśnie będziemy robili. Dobra, Jadzia przeskocz, ja tutaj wskoczę na drogę, a ty sobie tutaj przylecisz, ja tutaj cofnę. Dziegicio. Tak więc tak to jest, no kukurydza widzicie z tyłu jest zasiana i co z tego. Buraki wzeszły. Bo one były, no temperatura była niższa. Ty, tą rurę przerzuć. Jadę. No już, już. Dobra, lecimy. Modliwa się chyba. Nie ma, że nie możesz ruszać rurą, nie? Ale ty, no. Powiezło cię. Dobrze, wstrzęgła. Ty, ale masz ty. No właśnie idę, próbuję. 12 na godzinę to już na maksa ten. Ten mój ciąg. Ja dychę idę. No ja wiem, że ty idziesz dych, ale ty masz powera, nie? A ja mam, tu wiesz, 135 koni i to się buntuje się. Cały czas czekamy na siano, nie wiem, czy to siano się dzisiaj zrobi. Ten kawałek koło świn to skosiliśmy trawę, kiedy kosiliśmy? Wczoraj, nie, Maciek? Wczoraj. I to jeszcze wcześniej rano? I zobacz, tak, dzisiaj jest... Tak, było 8. No, ale nie były też warunki, nie są jakieś idealne. Jest cały czas zachmurzone, jest jeden plus, jeżeli chodzi o te warunki do schnięcia trawy. Tak więc, no ale podejrzewam, mamy teraz 3 dni bez deszczu, tak więc to nam nie zniknie, ta trawa, ponieważ ta trawa nie jest już trawą taką mokrą, tylko jest semi-dry, tak więc podejrzewam, że maksymalnie do 2 dni to powinno się siano zrobić. Przy czym fajnie wilgoć jak gdyby rośnie w nocy, tak przynajmniej zaobserwowałem. Nie wiem, czy to prawda, ale albo mam schizy, albo mam coś takiego, że rosa jest teraz. Może i tak być. No nie wiem. Babcia, dawaj tam. O, tak jakby nie wyrobiła. Dobra, cofnij. Kierownica za wolno odbija. Fajnie.
No kurczę, mi jak odbiła, to kurczę w pana osy przyrżnę. Ale McCormick, powiem wam, że bardzo dobry ciągnik. Nie wiem, jaki następny będzie. Jakiś chyba większy, chyba co? Coś trzeba będzie. Ale to dopiero w następnym roku, tak jak mówiłem. Teraz idziemy. A te pieniądze będzie! To nie jest tak, że mamy w ogóle nie mamy pieniędzy. Właściwie to właśnie one będą teraz. Ze sprzedaży mleka, no i sprzedaży świń. Teraz już będzie lepiej, tylko żeby była ta pasza. Oczywiście nie musimy karmić kukurydzą, nie? No ale tak jak takie świnie, które teraz mamy, to rodzą pewne problemy, że codziennie musimy przy tych świniach chodzić. Natomiast jak będziemy mieli więcej pól, to nie będziemy, musielibyśmy chyba zootechnika jakiegoś zatrudnić, żeby chodził o tych świń. Za dużo roboty będzie, dlatego wtedy się przestawimy tylko i wyłącznie na rasy mięsne, bo wtedy będzie to... Słucham? Łamie się? Tu jeszcze mam 50, dopiero 40%, ale tak mi się wydaje, że to ostatni mój kurs będzie. Tu już przyjadę chyba, panowie. Co zostało na tym? Jaki duży ciągnik jest? John Deere. John Deere. John Deere? Tak. To mały pług sobie chyba wezmę. Maciek ten. Będę rozwoju, bo musi jeździć daleko, to chodzi o to, że szybkość trzeba też. Dobra. No i generalnie to wszystko mamy. Też jakieś problemy z chwastami mamy. Wyszkoczyły, ale to już sobie wytłumaczyliśmy, wyjaśniliśmy sytuację na ten. Na live'ie. Chodziło o to, że bęben, kurczę, chyba lewe środki ochrony roślin kupił. Bo pryskaliśmy chwasty i chwasty dalej rosną. Mało tego, chwasty rosną tutaj, nawet obok jest pole. Jest kukurydza, rosły chwasty i popryskaliśmy i dalej rosną, kurczę, no więc no nie wiem, zobaczymy co z tym będzie. Niby miał być zabieg, jak to się mówi, wyprzedzający? Jakoś tak. Bo to jakoś słabo wyprzedziliśmy to. No więc nie jest to najlepiej ten. Chyba coś, kurczę, te środki ochrony roślin jakieś dziwne były. Pewnie z wodą mieczą. Z wodą tam, wiesz, napluł chyba, kurczę, żeby, wiesz, żeby była, żeby niby to, że zawiesina jest. Dobra, lecimy. Uda, jest, dobra, lecimy. Może, kurczę, nie no, kiszonki powinny nam wystarczyć, nie? Mamy tego siana. Po żniwach zaraz ten, będziemy cieli. Kukurydzę. Nie będziemy czekali. Teraz kilka pól będzie. Tu jeszcze te dodatkowe pola. To mam nadzieję, że będzie troszkę. Zobaczymy, ile będzie siana zbierzemy. Ale wydaje mi się, że może być dużo siana. Tak więc być może, że na koniec roku sobie zrobimy. Uważaj, babcia, bo ja nie mogę ci ścignąć. Bo już mam pełną przyczepę i mi ciągnie. To może tak mocno jeździ. Szybko nie ruszy. Wiesz. Mamy 75%, to już zdychać zaczyna. Już nie ma takiego, wiesz, powera. To tylko 135 koni. Czekaj. Spokojnie. Uważaj, nic nie leci. Stój, poczekaj. Dobra, teraz dopiero leci. Bo wie dlaczego? Bo on na tyłnik teraz rzuca ten i... Ja nie mogę, wiesz, pocisnąć. Ja daję mu tutaj na maksa, on 9 na godzinę. Dobra, stań, a ja się rozpędzę. To podjadę, bo Maciek już przyjechał. To jest drugi rozrzutnik, tak? Tak, tak, tak. No podejrzewam, że chyba na trzech rozrzutnikach to 6 tysięcy będziemy musieli sobie zwrócić. Dopisać kasę. Czyli zarobimy jeszcze dodatkowo. Chyba nawet mniej kosztuje, nie wiesz, nie pamiętasz Maciek, ile kosztuje tona? Zero tona? Nie wiem, 8 chyba. Ale za rozrzutnik muszę zapłacić dziś 1900. A, no to a dopłatę mamy 2000, bo 200 do tony. I to kurczę elegancko. To rozrzucaj te wapno. Tak więc dlatego ten, nie buntowaliśmy się, nie kombinowaliśmy, żeby to zresetować tą dawkę, nie? Czekaj, bo ja nie mogę się do ciebie dojechać. No to się bujaj, a ja cię dogonię. No ja się bujam się, panie, bujam się.
tylko jakoś nie chcesz mi tu wrzucić. Nie wiem, dlaczego nie możesz wrzucić. Te przyczepy samozbierające to chyba coś niedobry był pomysł. Ale one są pojemniejsze. Ty, wysypiesz mi to czy nie? No musisz do przodu bardzo. Musisz. Ja to na poziomie headera, wiesz. No, wiesz. Tutaj muszę być? Aha, widzisz, ja muszę chyba być do przodu mocno, no. No nie wiem, coś jest nie tego. O, ty, tak dopiero sypię, zobacz jaki matą. Kurczę, ja myślałem, dobra. Tutaj jeszcze coś będziemy wycinali? No, jeszcze kawałek zostało, nie? No. Wiedziesz? Mogę? Dobra. Ty to poczekaj, ja cię wyprzedzę, bo jak mówisz, że dopiero tak dopiero działa, no to chociaż wysyp się na maksa. Bo mi tu jeszcze zostało 16%, ale podejrzewam, że mogę chyba spadać. Dobra, poczekaj. No. A dobra, jeszcze tam dokosisz, tak? No, tylko pofniesz? Dobra, Maciek, ty możesz ładować już na te pole. Masz? A mam. Dobra. Dobra, lecimy. Ty, to jeszcze wiesz co? Weź się, ja będę jechał drogą. Ile mam tutaj? 86%, bo nie wiem czy kurczę, bo tak to jak jeszcze tutaj wrzucę te kilka procent, to mam pewność, że osa, że jeszcze nie będę musiał przyjeżdżać, tylko sobie przyjadę i zacznę orać tutaj, nie? No dobra, no to po drodze. Ty, ja będę jechał po drodze, osa ten, a ty będziesz mi mucił tak ten, znaczy mucił, będziesz kosił tą trawę tak, żeby był przy drodze, bo jak jestem na drodze, to ja uciągnę tą przyczepę, wiesz? Okej? Okay? Mhm. Wjeżdżasz? Dobra. Tak to nie wiem, czy ja kurczę ogarnę to. Musisz do przodu bardzo. No teraz to już mam, ale wiesz, tu chodzi mi o to, że jak ja jadę po tym, po łące, to już mam problem, nie? Troszkę, żeby... A jak na drodze jadę, to spokojnie tam wolno, nie? Chyba za szybko jedziesz. Dobra, ja tutaj spróbuję. O właśnie, tak trzeba wrzucać. No trochę tak dziwnie to wygląda, że od tyłu wrzuca, no ale wrzuca, no. Poczekaj. Nie mogę dogonić, no. Jakieś porządne koleby trzeba, wiesz te... Ty, dlaczego my te 88, te 088 nie wrzuciliśmy sobie tutaj? Tę modyfikację fajną. Nie wiem, ja mam pobraną bynajmniej. No, to trzeba będzie te... Zobacz, kurczę, nie można wrzucić. Nie wiem, czy my to tracimy, czy nie. Mam nadzieję, że nie tracimy. Ty na tym normalnie wrzucę, jakoś tak dziwnie to wygląda. Dobra, to ja spadam, wiesz? Czekaj, dobra. Weź podjedź, zobaczymy czy to mi wysypiesz co masz tam i nie jedź, tylko stój tak, dobra. Ja spadam, bo tu nie ma sensu coś takiego. Dobra, no to sobie przejdziemy. Tutaj kukurydza jest właśnie i zobaczcie, było pryskane na chwasty, na live'ie mam świadków, że tu było pryskane i zobaczcie. Rosną chwasty, nie wiem co to za środek jak dziadowski. Buraki ładnie wzeszły, już są na maksa nawiezione. Tutaj też było nawożone na maksa, tak więc tu już też są opryskane, tak więc mam nadzieję, że tutaj jeżeli chodzi o buraki, nic nie trzeba będzie robić do zbioru. Więc jest elegancko, na tych 8 hektarach kiedyś tam kasę zgolimy. Dobra, ja spadam na gospo. Zaraz tutaj przyjadę, tam nie wiem, tam chyba no nie będzie tej sianokiszonki dużo jakoś. No ale tak jak mówiłem, tu nie chodziło nam o to, żeby mieć tą sianokiszonkę, tylko żeby po prostu pola przestawić na kukurydzę, ponieważ no wydaje nam się, że z kukurydzy zbierzemy więcej tej masy zielonej jesienią, to raz, a poza tym chcemy to po prostu przetestować. Znaczy przetestować, czy jest taka możliwość, żeby dwie uprawy w ciągu jednego roku zebrać na jednym polu. Tak jak widzicie, trawa tutaj już poszła, no i kukurydzy jeszcze dzisiaj. Czekaj. No, jak się uda, to jeszcze dzisiaj zasiejemy. No bo w sumie co? Sianokosów i tak nie będziemy robili, panowie. Sianokosy będziemy robili dopiero wczesną wiosną. Wczesnym latem. Rzepak dopiero muci się od środka lata. Tak więc... no nawożenie nam też zostanie. No i chwasty też. Chociaż ja wiem, nie wiem czy tam jest... Maciek, ty kupowałeś nawozy? Kupiłem 3 tony. 3 tony nawozów, tak? No dobra. I nasiona też kupowałeś, nie? Tak. Dobra, bo nasion tam już było bardzo mało.
I tutaj można będzie, tylko że będzie jeden siewnik, nie, dwa siewniki mamy teraz. Zobaczcie, no tu jeszcze jest ta... To już leży półtora dnia. Jeszcze się nie zrobiło siano, bo gdzieś tak wcześnie rano kosiliśmy, ale teraz wiem dlaczego, my to spieprzyliśmy. Za wcześnie po prostu. Tutaj jest coś takiego, takie mam wrażenie, że albo jest rosa, czy coś takiego, że 18% było, jak my zaczęliśmy rano chyba kosić tą trawę. Wystarczyło poczekać, żeby tam wilgość spadła i wtedy ten proces robienia się siana by było o wiele krótszy. Nie wiem, czy pamiętasz, panie Osa, jak my to robiliśmy, na jakiej to robiliśmy? O, zobacz ty, nic nie ma w ogóle. Na jakiej to ten serii tam sobie? Na chyba na Atlasie Polski, nie? Testowaliśmy sobie. Nie pamiętasz? Tak. Było coś takiego, co też było tak, eksperymenty robiliśmy, że wystarczyło, że tam ta wilgość spadła poniżej chyba tam 14% i od razu o wiele szybciej to było zrobić. No jak widzicie, tutaj nie będzie ściano kiszonki w ogóle. To tylko jest po to, żeby po prostu... Ile tu będzie? 38 tysięcy, ja teraz ubiję, no to może, nawet nie będzie 100 tysięcy, nie mam mowy. Nawet nie. No to jest zapotrzebowanie na 2 dni, tak naprawdę, dla krów. No 2 dni, no pod warunkiem, że siana byśmy nie dawali, no to na 4 dni. 4 dni w grze, czyli na 1/3 sezonu. A więc, o kurczę, ja się zakopałem. Jeszcze kurczę, ty, zakopałem się! Jak to jest możliwe? Dobra, czekajcie, spróbuję to wysypać. Dobra, całe szczęście. Myślałem, że ktoś będzie musiał mnie tu wyciągać. Ja chcę tutaj ładnie to ubić. No ale nie, no bez przesady, tak tym ciągnikiem to raczej nie. Niekoniecznie. Dobrze, że tego silosu jeszcze nie rozebraliśmy. Tutaj też jest, zobaczcie, z lewej strony. Siano też będzie robione. No i rzepak, on wygląda, że już jest dojrzały, ale nie jest dojrzały. Spokojnie, jeszcze na rzepak mamy... Ty! No co, on już jest taki szybki? Poczekajcie, bo aż nie chce mi się, wiesz, może coś pomyliłem. Nie, no jeszcze mamy jeden... Ile mamy dni? 4/6 dopiero. To spoko. Dobra. Jeszcze żadnych soi, nie, żadnego słonecznika nie sialiśmy, jeszcze takich rzeczy nie eksperymentowaliśmy. Ale to na pewno może w następnym sezonie coś byśmy zaryzykowali, może jakąś... Może soję raczej niż słonecznik, bo do słonecznika to... Ale my mamy header do kukurydzy, nie? To przecież, no to można by użyć też, gdybyśmy chcieli, no ale zobaczymy jak to będzie. Dobra. Ile to co masz? 60%. Ty tam muszę jechać, czy nie? Chyba nie będę musiał. No, no tak, na 99% będziesz musiał przyjechać. No co ty? Chyba tak. Ja cię kręcę, no to ciekawie. No bo jedziemy teraz drugie okrążenie dopiero. A może tam było 100%, czy jaka? Ty, tam było nawiezione! Już lepiej sypie. Ty, no bo pamiętam, że te łąki były... Tam było nawiezione tylko trochę, tak. No tam była właśnie, tamta łąka była nawiezione. A te, co my tutaj robiliśmy, to one w ogóle nawet nie były nawiezione. Tam nic nie było, tam one zostały sobie... O kurczę, ale mnie chwyciło. No dobra, to jadę. Wolniej Bartek jeździ, bo ja już nie ogarniam. Tak. Ty, jakie szyby mam, kurde... 8 na godzinę na maksa idę. Szyby, dobra. Jakie mam w trawie umazane. Dobra, ja już lecę, ja już lecę. A pójdę do ciebie. Trochę, o Jezu. Co? Wiesz, no w coś? To mnie wierało, Ursusa. Zaraz będzie, ty, Anton, weź, włącz ten, mot ręki. No dawaj. Lecę, poczekaj, zwolnij. To co jedź przed siebie, ja będę się do ciebie dostosowywał, bo ja teraz szybko jadę, lepiej zbieram. Patrzcie, on teraz szybko jedzie. Tutaj jest owiec, po lewej stronie, nie? No tutaj, co, tu jest ten, tu jest kukurydza zasiana. Tutaj pszenica, jęczmień, sorry.
Tutaj owie znowu. Tak więc widzicie, mamy dużo tak teraz słomy, nie powinniśmy mieć problemu ze słomą do tyłu. W tym roku będzie trochę więcej tego. Maciek czeka, aż tam może wjechać. Ty ten rozrzutnik taki masz biały? Tak. Ja pierdziu. Dobra. 55. Dobra, to ja tutaj wjadę. No to... W osadzie ty jesteś? Na końcu pola przy burakach. A tam, dobra. No lecę tam. No bo tu było nawiezione, no tak. My w ogóle zapomnieliśmy o tym, w ogóle to nic nie było, my jeździliśmy, jakieś misje robiliśmy, a tutaj wystarczyło przyjechać beczką, żebyśmy jej nie mieli, a mieliśmy jej w cholerę, znaczy, ale mamy dużo przecież tej gnojowicy mamy. Dobra, Osa, możesz jechać. Już ciężko ci idzie, mi też już ciężko idzie, no ale... Ta dwunastka, ile ona? Nie, no w sumie mam jeszcze mniejszą parę niż ten, ale McCormick. No i napędu nie ma, nie? No i napędu, a to napęd daje dużo. Dobra, ja Dobra, dobra, ja uciekam jakby to. Ty, ale ta przyczepa samozbrojąca, co ja mam, to jest inna, a to jest ta sama modyfikacja. Ty masz Trautmana, a ty masz jaki? Ty masz Mengele? Mengel czy coś takiego? Mengele. Ty, o kurcze. Ja myślałem, że obydwie. Ty zobacz, jak go doganiamy. Ty, tak jak... Poczekaj, bo Osa... Osa zestresowany, kurczę, czekaj. Weź mu chłopu, zostaw go, niech on, zobacz, on tam wytoczył się przez tą dziurę. Nie trąbisz, kurczę, zestresowany jest teraz. Będzie chciał z tobą grać już więcej. Dobrze, bo chyba z górki tam płynie cię. Z górki, tam pod górkę macie. Wjechał na drogę odrzu. No, jestem na drodze. Dojechałeś, ale na drodze to jest lepiej. No po poluszeliście, jak na drogę wyskoczyłem, zaraz 12 wskoczyło, nie? No, jest różnica. No i w sumie fajnie, bo dzięki temu wy nie jeździcie po polach na skróty. Chciał, nie chciał, lepiej szybciej dojedziecie, jak jedziecie po drodze, mimo tego, że dookoła. Na skróty dłużej się jedzie. A ta sieczkarnia elegancko, co nie? I idzie jak typina. O kurczę. O, właśnie się władowałem. Pani przecinek. 17%. No to już za dużo nie będziesz miała. Osa by tego nie było. Ty, jeszcze żeby nie było, że Osa będzie musiał przyjechać. Osa to... Wiesz co, jak tam dojedziesz, to możesz już ten pług poczepiać, bo ja tutaj chyba je zbierzemy też. Nie, no zbierzemy, no bez przesady. Objechaliśmy dookoła 19%, nie jest, koniec. Tam już się zmniejsza teraz ten klin, nie? No, teraz ten klin się... cypelek do osoby. No, tutaj wiesz. Tak więc nawet nie ma sensu dużych maszyn też kupować na te łąki, bo... No bo one są małe tak naprawdę, nie? A tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę tych drzew usuwać, bo to jest fajnie wygląda. Dobra, to jakby pokrycie, jak będzie centrum. Dobra, ja tam sobie powolutku dojadę do ciebie, ty się ładnie ustaw. Sieczkarnia to nam przypasowała. Uwaga, nie zarysował. Chyba już sklepał. Nie ja. Dobra. 27%, to spokojnie. To Osa możesz już jechać. Ty, co ci tam został? Ten Fendt, tak? Wiesz, nie Fenda, nie. Masz John Deere. To możesz tego małego, wiesz. Ty, uważaj, bo jest 12 godzina, zaraz zobaczymy, czy siano wyjdzie. Bo o 12 może dojść. Zaraz zobaczymy. Czy będzie synchronizacja i wreszcie to siano będzie? Do zrobienia. Jak nie, to następną godzinę czekamy. I tak co godzinę sprawdzamy. Trochę już poczekaliśmy, no ale spokojnie. Tutaj jak mamy pogodę, to nam nie zniknie.
to no wiadomo, że max chyba 48 godzin, no to no dzisiaj musi to być siano zrobione. Jak nie pada, nawet jak jest na jednym plusie, to to będzie ok. Dobra. A ty, a tam ja widziałem jeszcze przystawkę do forsznika stoi. Dlaczego ona stoi? Bo tam był owiec koszony, nie? Aha, dobra, jeszcze jej bazę. No, czekaj, ten kombajn, ta sieczkarnia nie ogarnia ten, zboża, nie? Ta przystawka tutaj, ona tylko jest do trawy, co nie? Mhm. A, mam dobra. Złe wieści dla was. Czego? Mamy siano. No co, to już dobre wieści, wreszcie. No i kurczę, no to ja mówiłem. Nie, no to spoko. No dobrze, ty, to osa, pal tego, w, tego. John Deere'a. No John Deere'em spługam, nie? No, Maciek tutaj skończy tą, ten, tą łąkę. Jadzia wróci na gospo. Weźmie sobie jakiś ciągnik, tylko nie wiem, czy jakiś ciągnik jeszcze w miarę sensowny będzie. Żeby zgrabić, ten siano i weźmiemy już na ten, na przyczepy same zbierające siano. Nie będziemy tam żadnych, nie będziemy prasowali tego, nie? Chyba, że... na przyczepy samozbierające chyba najlepiej to wrzucić. I od razu TMR można sobie z tego zrobić i tyle. Co będziemy tam prasować i się z tym męczyć. Dobra, no i elegancko wyszło, no. Ile masz procent? Jakie ciekawości. Ja mam 42%, spokojnie tutaj. Nie no, no widziałem, że to jedzie tam. Ciekawości się podoba. Ale wiesz, twoja sieczkarnia ma powera, nie? A nie jak mój ciągnik. Wejść. Znaczy nie, ten ciągnik jest dobry. Bardzo dobry zakup. Nie, ja tutaj nic nie mówię złego, no. Po prostu robi to, co ma zrobić, nie? Fajnie, szyby można w nim podnieść. No i też przy tych opryskach to robi dużą robotę. To widać, nawet drugi odcinek z nami jest, już 6 motogodzin jest. Teraz będzie, no to widać, że był użytkowany, nie? Jest tam gdzieś tam. O, kurczę! Uwaga! Ale nie normalnie, aż się wystraszyłem. Dobra, sorry, nie. Gotuję cię, bo specjalnie nie obejmie. A nie, no to już taki kawałek, to... Dobra. A jakbyś spróbował nawrócić, tak? Nie. Dobra, nie, to jeszcze podjadę do ciebie. To tak, gotuję cię. Czyli macie, kilo miałeś rozrzutników, to jest drugi czy trzeci? To jest drugi. Dobra, już. Ty to wiesz, że teraz jak będziesz, nie wiem czy ci wystarczy. Dobra, jedziemy, babcia, spadamy. No. Ja nie wiem czy jak ci wystarczy, to jak będziesz kupował, to już kupuj tak z głową, nie? Bo nie można go rozładować. Tak już nie kupuj całego rozrzutnika, bo on będzie nam potrzebny do obornika raczej, niż do wapna. I co, osa już poszedł, elegancko, tak więc tu jeszcze dzisiaj będziemy siać. O, no zobaczysz, kurczę, kawał zrobił. Dwa razy? Powiem ci, że ty wziąłeś, nie przesadziłeś chyba z tym pługiem? Nie, myślałem, że nie. Nie, no bo on ten większy też pociągnie spokojnie sobie, bo już to przetestowany jest. Ale nie, no ten akurat jest dobry. Dobra, spadamy sobie, ja to zaraz przykryję. A babcia, przyjeżdżasz i chyba, nie wiem, tam jeszcze jakiś ciągnik powinien być, nie? Sorry, o co? Dwunastka będzie jeszcze, dwunastka będzie, możesz dwunastką ten. Sześćdziesiątką pojedzie. No, sześćdziesiątką, nie wiem, czy tą zgrabiarkę taką dużą uciągnie. Uciągnie, przetestowane. Dobra, to Maciek mówi, że przetestowane, dobra, uciągnie. No ale dobra, to możesz... Ale cztery jest też, nie? No, ale jak chcę sobie... Ty, jeszcze jest szesnastka przecież. O. O, ty, no zobaczcie, okay. Ludzie, tak wygląda siano na sezonach. Bardziej przypomina słomę, tak wygląda siano, nie? Więc no, ja mówiłem spokojnie, to się zrobi, nie pada deszcz. Fakt, że są warunki słabe do schnięcia, no ale sobie tak ścięliśmy tutaj. Jeszcze przy dosyć wysokiej wilgotności, tak więc to jest następna rzecz, która nie jest zbyt fajna, jeżeli chodzi o robienie siana.
No ale tak, 3 dni mamy pod rząd, widzieliśmy, że nie będzie deszczu, tak więc spokojnie można to było ogarnąć, bo tam 48 max jest zrobione. Dobra, lecimy sobie tu ubić. Nie wiem, czy ja to ubiję tym ciągnikiem, trzeba będzie chyba tu jakimś większym przyjechać. O kurcze. Ile tu ma być? 100%, a? 34. I ty, i zobacz, będzie prawie, no nie będzie 100 tysięcy, będzie 80, 86 tysięcy. To w sumie nawet nieźle. Czyli na 2 dni prawie. No nie no, na 2 dni bez przesadziłem. No ale nawet taka durna trawa to zawsze jest coś. I to tak jak widzieliście, ta ani zaorane, ani nawiezione tym wapnem, ani nawiezione tak w ogóle, ani nawozem, nic. Tak jak to tam, taka dzika łąka. My się wydurnialiśmy, robiliśmy nie wiadomo jakie cyrki, a tam trzeba było po prostu jechać i nawieźć to. Tyle tylko, że tam po prostu nie było zaorane, ja na filtrach nie widziałem tego, że tam nie jest nawiezione. To jest nieraz. Tętna wpada, wpadka u nas tutaj, no więc tak to jest. Lecimy sobie. O kurcze. Tak, chcę zobaczyć ile tu już procent jest. 46. O, mam, wbijam w ciebie, kurczę, będę tutaj. Przyjedziemy później, to ubijemy. Ty, normalnie znowu się zakopałem. Ty, co, jakie cyrki tutaj robię? Ty, to, że on ma napęd, to w tym przypadku nie było to dobre. Na przód. Nie, no chyba będzie musiał ktoś mnie wyciągnąć. Babcia, czekaj. Czułam. Chyba, kurczę, po raz pierwszy będę potrzebował od ciebie modu silnej ręki. Modu silnej ręki. Nie, nie, po prostu rozładowałem przyczepę samozbierającą, już jest fajnie. Sam poszedł? Nie, sam poszedł, no bo to chodzi o to, żeby rozładować. Nie będziemy tu ubijali, poczekamy aż ten. Czyli 16 wziąć? Nie, no tu przyjedzie duży ciągnik, za chwilę przecież Maciek skończy robotę, nie? Ale no, na przekrabianie. A to jaką sobie tam, co sobie tam zażyczysz? To by parę dokochał. 3900, to jeszcze zatankujemy. Mleko dzisiaj było wywożone? Panowie, chyba nie. Nie, dzisiaj chyba nie. A, dobra. I świniaki też jeszcze nie sprzedawane, nie? Teraz zobaczę. Jak to jest z mlekiem? 9000. No to mamy jakieś 6000 euro za to. No i świń mamy 320. Ja pierdzi. Ale tych prosiaków nam znowu dobiło. Kurczę, zobacz. Ja. To będziemy takie sprzedajemy po 70 kilo, tak? 0,3, dobra, dzisiaj nie musimy sprzedawać. Chociaż nie, musimy chyba sprzedać, co nie? Musimy chyba. Te, co mają... Nie, nie musimy jeszcze dzisiaj sprzedawać. Mieliśmy trzymać do 0,6, żeby miały, nie? No tak, ale wiesz, tu 320 jest też, nie? Nie możemy się tak sztywno tego trzymać, nie? Bo one wtedy się nie będą, nie będą się prosiły. To jest ten ból. Dobra. Jedziesz, Jadzia? No, już biorę. Tutaj, zresztą ja mogę trochę ten, ja ci tam zbiorę siano z tych takich dziwnych miejsc, bo ty tam podejrzewam, nie weźmiesz. Zresztą zaraz zobaczyć, chciałbym zobaczyć ile tego siana jest. Nie no, trochę tu jest, tak. Ale tutaj chyba nawet, poczekaj, tu ile było, tu było chyba więcej, tu było, nie, tu było 67% też. O, też było, bo tu pamiętam chyba na sam koniec zimy też zbieraliśmy to. Czy nawet ciężko mi powiedzieć, bo to już tak dawno było, na tej serii. Ale idzie ty! Ale kurczę, zbiera szybko. Lata 20 godzin, 20 na godzinę tutaj na tej łące. No jak zaraz będzie miał pełną, no to może będzie trochę inaczej to wyglądało, ale teraz kurczę nieźle poginę sobie. Ja na lajkę. I wiesz co? Tutaj chyba tego siana więcej zbierzemy niż tej siano kiszonki. Nie no, przesadzam. Jednak kawałek jest.
będziemy robili reorganizację za jakiś czas, bo droga nam potrzebna jest. Dlaczego nam droga jest potrzebna? Bo musimy kupić dużą naczepę do przewożenia zwierząt. Świń generalnie, nie? A naczepa, no to jest długa, przez gospodarstwo ciężko przejechać. Myśleliśmy też, żeby rozebrać płot, siatkę, nie? No ale i tak będziemy musieli przez gospodarstwo, tak więc najprawdopodobniej zrobimy sobie dodatkową drogę. I dzięki temu to będzie troszeczkę sprawniej. Tyle tylko, że droga, którą zaplanowaliśmy, będzie przebiegała w tym miejscu, gdzie jest teraz ten silos, tak więc ten silos będziemy musieli przestawić. Dobra, zobacz, kurczę, jak poginam. Dwadzieścia dwa procent. Dobra. Bo i tak potrzebujemy 2 miliony łącznie z kiszonką. No nie wiem ile tak, jak to będzie. Jak to będzie. Być może. No zobaczymy jeszcze, zdecydujemy. Zobaczymy jak to będzie z tą kukurydzą. Czy wszystko pójdzie na kiszonkę i będziemy świnie wtedy targali. Będziemy karmili ten. Pszenicą, zbożami. Jeżeli tak będzie, to będziemy dalej tą rasę puławską będziemy mieli. Jeżeli będziemy mogli zebrać dosyć wystarczającą ilość kukurydzy, to na zimę już przechodzimy na inną rasę świń. Może nawet nie na zimę, może na wiosnę, panowie. Lepiej by było. Bo przez zimę to i tak możemy sobie sprzedawać te małe prosiaki, nie? To będziemy mieli czas na to. Więc może na wiosnę lepiej kupić ten rasy mięsne. Dobra, leć. O! Jedź. Dobra. Wiecieć. To chodzi o to, że praktycznie mając teraz te świnie, to musimy non stop, dzień w dzień monitorować, ile tych świn jest, wywozić je, musimy selekcjonować odpowiednie świnie, sprzedawać, żeby wiedzieć, które, a które nie. Jeszcze dodatkowo jest coś takiego, że musimy robić restarty na serwerze, ponieważ no tak jak kto był na live, to wie dlaczego, bo to nawet było pokazane, jak to obejść, jak to czasami jest ten efekt ginięcia świń, no to właśnie na live było pokazane właśnie, jak my sobie to rozwiązaliśmy, że zapisaliśmy save, zrestartowaliśmy serwer i odpaliliśmy serwer od nowa i było wszystko ok. Wcześniej to była taka sytuacja, że nie widzieliśmy, które świnie są, które są do sprzedaży, a które nie. Dobra, 53. Maciek, ty już tam nawiozłeś? Tak, teraz ten obmywam z tego wapna. A ile to ile było łącznie tych rozrzutników? Łącznie kupiłem 26 ton. 26 ton, tak? Tak. Czyli 5200 mamy sobie dodać. No. No i elegancko. Pysznie, kurczę. Tymi pieniędzmi. Teraz żniw będzie trochę więcej. Trochę jednak tych zbóż mamy. Pszenicy mamy, jęczmień, owies. Wszystko chyba mamy, nie? Rzepaku mamy dosyć dużo. Tam będzie trochę fajniej. Soi nie ma. Słucham? Soi nie ma tylko. No ale wiesz, no z soją to jest... Na razie jeszcze sobie poczekamy. Na razie musimy jeszcze tutaj bardziej obyć ten... Co jest dosyć ryzykowna. Jak widzicie, nawet teraz, jak widzicie, teraz mamy jaki problem z kukurydzą. A soja. Jaki ma chyba temperaturę? Też ma 7? Na soję? 9 soja. No widzisz, no to z soją to teraz byśmy musieli dopiero jeszcze byśmy nie posiali soi. Czekaj. Jak to by było z soją? 9. No to teraz byśmy siali soję. Ja powiem ci, że soję się sieje, jeżeli jest w pierwszym terminie, jeżeli w drugim terminie już jest duże ryzyko, że się zbierze. Ja już miałem na serii Felsbrun taką sytuację, że zebrałem ją gdzieś w nocy, kurczę, zbierałem, bo akurat... Bo tak jest algorytm zrobiony, że on da wam możliwość zbioru, tylko że to może być bardzo krótki okres i gdzieś tam między godziną jakąś tam w nocy i tak też robiłem.
I później wszystko mi się, bo czekałem na to i wszystko mi się spieprzyło, bo cały czas koło tego chodziłem i innych rzeczy nie dopatrzyłem i później miałem problemy, że w ogóle siana nie mam teraz na tej serii, tak więc to jest katastrofa. Jadzia, jedź na drugą stronę. No wiem, tylko tak myślę jak. Ale musisz złożyć. Nie będę jeździł. Nie, tutaj musisz przejechać, musisz złożyć ją. Dobra, i wiesz. No już. Odpowiedź ogień. Chyba zaraz będę po drugą ten, szczepę samozbierającą przyjeżdżał. A Maciek, jak ten, już ogarnie, to weź jeszcze proszę ubij ten. Ubij tą kiszonkę, tą sianą kiszonkę. Przykryj to i bierz najlepiej tego z Maja chyba, on jest lepszy, nie? Pani Osa. Mhm. Albo... Tak, tamta to lata. Tak. No, albo możesz wziąć pług i pomóc temu. Pomóc w orce, to wtedy Jadzia weźmie, jak skończy, weźmie, pojedzie tam ze Zmajem, a ja już będę siał za wami. Dobra, wierzaj. Bo to trzeba szybko zrobić, zrobimy to. Ogarniemy zwierzaki. No i co, przekręcamy czas. Fajna. Bo nie, no i siano robimy między 9, 10. Będziemy mogli robić siano. Znaczy na początku wiosny, na początku lata robimy siano. No i żniwa zaczynamy. Jeszcze tutaj będziemy musieli nawieść, nie? Posianie będziemy musieli nawieść. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, ale podejrzewam, że tylko. No, tamtych łąk daleko, to już nie będziemy tam już siali tej kukurydzy, no bo już będzie za późno, nie? Zresztą nie ma takiej potrzeby. One są. Tam są te pasliska, te łąki są zrobione tak elegancko, że są nawiezione, zaorane, tam jest wapno zadane, tak więc tam będzie dosyć dużo tego siana, tak więc wystarczą nam, podejrzewam, że wystarczy nam tylko te chyba 4 czy 5 łąk, które są tam dalej. No jeszcze jedno sianokosy zrobimy, nie? Na jesień, tak więc spokojnie będzie. A no i siano nam zostało z ubiegłego roku dosyć dużo. Dobra, 100% mam. Elegancko. I w sumie wiecie co, nawet fajnie będzie, bo teraz będziemy robili sianokosy za jakieś 2 dni, to akurat te siano, co mamy teraz na przyczepie samozbierających, one zejdzie i znowu będziemy mogli dwie przyczepy samozbierające wziąć siana, tak więc nie będziemy musieli to w kostki ładować, nie? To zawsze jest troszeczkę... Znaczy w tym momencie to może nie, no ale jak będziemy mieli jakieś maszyny do robienia pasz, to będzie chyba nawet lepiej będziemy robili to za pomocą przyczep samozbierających. Na samym początku, tylko na zimę zostawić sobie w belach. Zobaczymy jaką maszynę tą do... Na ile pieniędzy będziemy nas stać, żeby jaką maszynę kupić do robienia TMR-a, nie? Bo tam są w zależności od tego chyba od pojemności. Jedna jest ta, co nam odchabie, to jaką ona ma pojemność? Chyba 100 tysięcy tylko, nie? Chyba tak. No to jest malutka. My mamy teraz przy tym pogłowiu mamy 50 tysięcy dziennie musimy robić, 4 paszowozy, nie? Taka maszyna nas nie interesuje, bo jest trochę za mała. Już w tym momencie, czekajcie, ja muszę za to siano muszę zaparkować gdzieś pod dachem, żeby nam nie zniknęło. Tutaj chyba sobie zaparkujemy. Tam Maciek jedziesz z tym pługiem? Posy? Tak, ja pojadę z pługiem, wiesz? No dobra, no to ja wezmę tak to... tą talerzówkę. Weź talerzówkę, ale tego z Maja, nie tą... Tamtą talerzówkę... No, wiem. Tego gromasza musimy sprzedać. To jest dobra talerzówka, tylko że... Czy... Ja wiesz co? Tutaj raz, że ten Rea skrypt powoduje, że ona tak dziwnie zachowuje, ale ja mam takie wrażenie, że nawet bez tego skryptu ona tak dziwnie zachowuje się. Tak mi się wydaje, że kurczę, zawsze było coś takiego, że ona tak nie podążała za ciągnikiem tak dobrze, tylko zawsze sobie tam jeździła, jak jej tam popadało. O, proszę bardzo, nowe nabytki, dwie beczuszki i... Znaczy... Na początku, jak je testowaliśmy, to tak słabo było z nimi. Nie do końca było tak, że one będą, bo to były... Znaczy, do dzisiaj są pewne problemy. No, ale... 19 tysięcy beczka jedna kosztuje. 14 tysięcy chyba pojemności. No... No to za takie pieniądze dwie beczki.
I to w sumie fajnie robota leci, bo wtedy na dwóch beczkach latamy, szybciej leci robota i to jest dobra rzecz, nie? Tak jak widzicie, powoli te maszyny są tutaj jakieś. Gdzie jest ten drugi przyczepa samozbierańca? Osa, gdzie zostawiłeś przyczepę samozbierającą? Tam z tyłu za silosem zbożowym. Dobra, to lecę tak. Tam gdzie przyczepy zostawialiśmy. Normalnie. A, dobra. To lecę tam. No jak widzicie, powoli sobie już te maszynki tutaj zaczniemy składać, ale to dopiero po zakupie BGA. O kurczę, sorry, olmy się. Mam mapę wyłączoną, to nie widzę. Opa, i teraz tak, gdzie tutaj wjedziemy? Sorry, tam Anton, ale tam taki miczmasz mały zrobiłem, bo już nie widziałem, jak to było zrobione. Co ty tam znowu porozwalałeś? No, rozwalił, nie zrobiłem, ale tak trochę, ale... Babcia, jak już zaczyna się tłumaczyć, to już później się tak zastanawiasz, jechać tam, kur... A nie, jest w ogóle ciągnik stoi, ale chyba w... Dobra. Jedziemy sobie, cofniemy tej dwunastki, może tą dwunastką, nie, to, dobra, tą dwunastką sobie pojeździmy. Bo tutaj już... Albo wiecie co? Czekajcie, tam mamy kukurydzę, a nasiona przywiezione, dobra, Maciek przywiózł, widzę. Cholerę tego. Jest. Dobra, o kurcz, dobra, jesteśmy dobrze zaopatrzeni na wóz. Dobra. Tak więc trzeba będzie kupować dużo, tylko ochrony, środki ochrony roślin to kurczę znowu Maciek to ty pojedziesz, a nie ten bęben, bo później on coś kupi to kurczę nigdy nie wiadomo. Pasty się nie boją jego środków ochrony roślin. Dobra, cyk. No cofnij. Dobra, czekajcie, ja wyłączę sobie to tego, wezmę już. Dobra, lecę. Gdzie? Zgubiłem się. Pa, pa, pa. To teraz będziemy... Kiedy będziemy robili następne? Co będziemy... Jaką akcję robimy następnie? Siana chyba nie będziemy robili, co nie? Mi się wydaje, bo było nie. W tamtym roku robione. Tak. Nie ma, chyba może żniwa dopiero, jak już rzepak będzie do mucenia, co nie? Chyba coś takiego ogarniemy. W międzyczasie troszeczkę zarobimy kasy. Można by misje robić, nie? Teraz mamy dwie beczki, gnojowicy trochę jest, to można... Dalej są jeszcze te misje na nawożenie. Czyż ja wiem? Nie, no dalej powinny być, bo jeszcze są pola w niskich tych fazach wzrostu, czy tak nie są. W złym miejscu pojechałem. I chyba następny odcinek będzie dopiero z rzepaków. No i później żniwa. Żniwa. No i cały czas obserwować to, czy ta kukurydza rośnie, czy nie. Później fingers crossed. Mam nadzieję, że na jesień będzie nas stać bez kitu. Mam takie wrażenie, że na jesień będzie nas stać, żeby kupić sobie BGA. Dlatego fajnie będzie, jeżeli będziemy mieli BGA, to naprawdę fajnie. Wtedy też będziemy mogli kupować pola dookoła BGA. 240 to nie jest aż tak dużo, takie duże pieniądze to nie są. To jest jeden dobry ciągnik, tyle kosztuje. A jak mamy BGA, ile można zarobić jeszcze na lewo, nie? Tam wiadomo, żadnej kiszonki nie będziemy sprzedawali, no bo... To całkowicie ten... My tutaj będziemy musieli ogarniać dosyć dużo kiszonki dla krów, no ale... Ale będziemy mogli obornik, czy też gnojowice tam sprzedawać, nie? I przedawać, dostawać ten płynny kompost, tylko... Najpierw trzeba będzie to sprawdzić. Podejrzewam na singlu sobie sprawdzę, czy to nie jest to czasami, że tam w ogóle, że dostaniemy ten płynny kompost. Bo my tak tutaj planujemy. O nie, ty osa, panowie nie wiecie jak to jest na tej mapie? Nie. Bo ja już. Nie. No, bo są niektóre takie mapy, że nie dostaniesz tego płynnego kompostu w mordę. Nie ma triggera, żeby odebrać. Możesz tylko sprzedać, a wiesz, mi tam nie zależy na tym, żeby sprzedać. No, okej, dobra, zależy mi, żeby sprzedać, bo też można na tym pieniądze zarobić, ale również zależy mi, żeby mieć, jak gdyby, i był wilk syty i kurczę ciastko całe.
Nie, owca cała się pomyliłem coś tam. Bo chodzi o to, żeby po prostu też mieć ten kompost płynny jako darmowy nawóz, nie? Tylko, że jak widzicie, my mamy tej gnojowicy dosyć dużo. Obornika mamy też mnóstwo. Będziemy teraz będziemy sobie robili tą rzodkę foleistą również. To jeszcze dodatkowo jest nawożenie, jeszcze jedna wersja, opcja o nawożenie, tak więc nie będzie aż tak źle. Dobra, ja sobie to zaparkuję go. Tutaj zebraliśmy siana, zebraliśmy jedną przyczepę samozbierającą i jeszcze na tej drugiej 2,5 tony. Tam dużo tego siana nie było aż tak mocno, no ale dobra. Nawet nie będę musiał nawet nie muszę tego parkować, bo to i tak będzie za chwilę zużyte. Czy dzisiaj będziemy zużywali to. Dobra, ten ściągnik tu stoi. Ja tam lecę do was. Jeszcze zobaczymy. Zaczniemy sobie siać tą kukurydzę dzisiaj. Dobra, tutaj. Tutaj tą trawę też będziemy mogli kosić. A ile jeszcze, nie wiecie, ile jeszcze tej kiszonki zostało w tym silosie? Tam ostatnio sprawdzałem, było 200 coś, ale teraz to pewnie... No 200 zostało. 200... To 400... Czyli 8 dni. Tak? Dobrze liczę? Ile potrzebujemy dziennie? 50 ton, tak? Waszy, panowie. To jest tak mniej więcej, tam jest chyba 107 na 2 dni, tak? No to 50, ale bierzemy pół na pół, no tak więc... No bo teraz jeszcze słomy nie mamy, no i kurczę, to jest też ten ból, że połowa siana, połowa ten, kiszonki idzie, nie? Nie, to spokojnie nam wystarczy. Siana mamy dużo, bo mamy jeszcze mnóstwo siana, jeszcze mamy w belach, nie? Tylko, że no te w belach siana, no to trzymamy je, nie? Bo jest ładny już, wie, on nie zniknie nam, nawet jakby tam 3 lata było. Już są sprawdzone te wszystkie miejsca, mają tam maski śnieżne i jest elegancko. Dobra, ty... Będę musiał koła mu chyba zmienić w tym monosemie. W tym makorniku. Nie wiem, czy ja będę mógł siać nim. Myślicie, że dał radę? Tak, ale powinien dać. To koła mu jeszcze zmienić. Dawał radę z burakami. No, a nie. Gdzie to? Z burakami siałem buraki nim? No chwilę tak. Ty, no tak, przecież w poprzednim odcinku, ale teraz ty, no teraz się dopiero zorientowałem, że buraki siałem. No da, masz rację. Ja mówię, ty, co? Co mówi babcia? No, a później sobie przypominam, że kurczę, co był ten problem, że nie było widać, że czy jest posiane, czy nie. Dobrze mówisz, babcia. Dobrze mówisz. Jak rano weźmiesz tabletki, to nawet wszystko pamiętasz. Nawet. Nawet, no. Dobra. Jeszcze mu wstawimy ogumienie odpowiednie koła, żeby się... O kurczę, nie mamy worktaba. Jest, co? Przejście. Workshop tab. Dobra, tak wystarczy. Tysiąca przeorał z tych drzewach, teraz nie mygaj. Słucham? Mówię do oczy, że przeorał tak blisko drzew, że... Wiesz jak to osa. Osa to jest taki, wiesz, że jak gdzieś tam... Gdzieś tylko kawałek skrawek, to zaraz przeorze, żeby to, wiesz... Żeby były hektary. A jak? Nawet miedzę sąsiadowi. No tak, ale później się nie zastanawia, że tam kombajnem nie wymuci tego, nie? No, ale tam odorał, tam zawsze, kurczę... Ale są hektary, są. No są hektary, tylko że nawet tego nie da się uprawić, bo później, kurczę, tam niczym nie wiedziesz. No ja dałem raz, oho. Zaraz zobaczymy, czy tym siewnikiem dam radzę. Dobra, lecę. Czyli tam jest nawiezione, ale ty... A może teraz jeszcze nawieźć, panowie? Co? No, by można było, nie? No, nie tak róbmy tego mistake'a. Dobra. To wiecie co, ja sobie zostawiam, tylko że my tu beczki... Beczki to już chyba żaden ciągnik nie ciągnie, bo wy macie silne ciągniki tam wszystkie. Beczki to ja nie wiem, czy on uciągnie. Chyba nie uciągnie. Nie uciągnie. No zobaczymy. Ewentualnie zaciągnę tam beczkę. Zobaczyć. Nie, dobrze mówimy. Nie ma sensu. Lepiej, kurczę, nawieźć to.
Dobra. Ja nie wiem, czy pociągnę tą beczkę. No zobaczymy. Na twardym to powinien dać radę, nie? Beczka mnie przyciągnęła. Jak podczepiłem ją. Nie, idzie, idzie. No, ale pusta jest, zobaczymy. Tutaj można zatankować. Dobra, 141 tysięcy gnojowicy. Ja cię kręcę, jest elegancko. Jeżeli chodzi o nawożenie, to jest całkiem fajnie, bo tej gnojowicy mamy mnóstwo. Dobra, Maciek, tam już kupiłeś tego nawozu, to chyba będzie już nawet do tego siewnika. Co będziemy tutaj, będziemy musieli jeszcze sprawdzić te podozmiany. W poprzednim roku tutaj, gdzie jest rzepak, był, co był? Owies, tak? Tylko nie wiem, czy to zaznaczyło jako owies. Zboże. Zboże, teraz rzepak. I następne trzeba będzie zaraz zobaczyć podozmiany. To już trzeba będzie, bo jeżeli tutaj, to już w uprawowym będziemy lecieli sobie siewnikiem, nie? Żeby te wszystkie fazy, kurczę, ominąć, nie? To już wtedy będzie musiał być drugi siewnik. To można by, no jeżeli będzie zboże tutaj siane, to raczej coś na słomę. Żeby było, żeby nie było dalej, że trzeba daleko jeździć po słomę, nie? Albo buraki. Nie no, buraki to nie. Duże pole. A? Myślicie, że to wjadę na to? Zakopiemy. Ty, ciągnie tą beczkę, ty. Chyba nie, a jeszcze pompy nie włączyłem, a już nie jadę. Dobra, panowie. To chyba już będziemy kończyli ten odcinek. W dzisiejszym odcinku, co, mieliśmy sobie zrobić siano kiszonkę? Zrobiliśmy, ale tak jak mówiłem, to nie chodziło o to, żebyśmy nawet robili siano kiszonkę, tylko chodziło o to, żeby właśnie była taka sytuacja na tym miejscu, gdzie była trawa, żebym ja się zakopał na samym końcu odcinka. Żebyście mieli radochę, że wjechać. Ale zobaczcie, jak to fajnie działa. Przód. A, bo z przodu nie mam tych podwójnych. A, widzicie? Widzicie, panowie, jak to fajnie działa? Tutaj się zakopał z przodu, a z tyłu jeszcze. Jeszcze, kurczę, ma jakąś szansę. Nie. To już jest koniec. To już jest koniec. Patrz, teraz. Mac prawie tu do końca zostaje. Dobra, w dzisiejszym odcinku kto razem ze mną grał? Grała pani Jadzia. Do widzenia. Pan Osa. Na razie. I również pan Maciek. Żegnam. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Najprawdopodobniej w następnym odcinku będą u nas żniwa, ale jeszcze zobaczymy, pomyślimy. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.